SIBO to niepozorny, ale naprawdę twardy przeciwnik. Aby go pokonać, potrzebujesz cierpliwości, systematyczności, determinacji i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za swoje własne zdrowie. Wyobraź sobie taki scenariusz. Cierpisz na wzdęcia, gazy, bóle brzucha, biegunki, zaparcia, nietolerancje pokarmowe, niedobory witamin, na przykład witaminy B12, czy też niedobory żelaza, czyli niedokrwistość. Idziesz do lekarza i połowa sukcesu, jeżeli lekarz diagnozuje u Ciebie SIBO. Zapisuje Tobie antybiotyki. Grzecznie łykasz je przez 2 tygodnie i naprawdę odczuwasz poprawę. Ale mijają kolejne 2-3 tygodnie, a Ty na nowo czujesz się źle. Twoje objawy wracają. Dlatego, aby skutecznie zlikwidować SIBO, musisz wyregulować swój mikrobiom. Najlepiej zrobić to długotrwałą, systematyczną terapią ziołową, dobraną indywidualnie. Podobnie jak dobrana powinna być także terapia probiotykowa. Nie kupuj probiotyków na własną rękę w aptece, ponieważ mogą Ci one wyrządzić więcej złego niż dobrego. Pamiętaj także, aby na początku leczenia SIBO zastosować odpowiednią dietę. Dobra jest dieta Low Food Map. Co ważne, nie powinieneś podjadać między posiłkami, ponieważ to powoduje zaburzoną pracę migrującego kompleksu motorycznego. Jest to taka miotełka, która sprząta między posiłkami, tak aby jelita mogły odpocząć, aby wyczyścić jelita. Także przerwa między posiłkami powinna wynosić 3-4 godziny. Co więcej, możesz wspomóc terapię leczenia SIBO terapią wisceralną. Znajdź doświadczonego, przeszkolonego w tym zakresie fizjoterapeutę, tak aby rozluźnił Twoje jelita manualnie. Unikaj stresu, czyli możesz zastosować techniki medytacyjne, wizyty u psychologa także mogą bardzo dużo pomóc. A jeżeli nie jesteś pewny, czy masz SIBO, to możesz wykonać test na biorezonansie, aby sprawdzić, jakie bakterie powodują u Ciebie dane dolegliwości związane z SIBO.